Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na dyskusji na temat kinotwórczości Andrzeja Wajdy. Inspiracją dla nas, takim pretekstem do tego, żeby o Wajdzie porozmawiać, jest przewodnik krytyki politycznej, ale też premiera filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei. Myślę, że o tym filmie również, o tym filmie wspominamy w przewodniku, więc wspomnimy o nim w rozmowie. Bardzo miło mi jest gościć pana profesora Tadeusza Lubelskiego, Paulinę Kwiatkowską, Kubę Majmurka. Bardzo Państwu dziękuję za to, że przyjęliście Państwo zaproszenie krytyki politycznej do tego, żeby rozmawiać o Wajdzie. Ja muszę przyznać, że kiedy wymyślamy te kolejne nasze filmowe przewodniki, kiedy opowiadamy gdzieś znajomym, przyjaciołom, nad czym pracujemy i to nad czym teraz pracujecie filmowym. Wiem, to Wajda. Pierwsza reakcja rzeczywiście jest, no chyba jednak nie jest to najciekawszy temat. Pierwsza reakcja to jest jednak zdziwienie. Muszę Państwu powiedzieć, że my teraz pracujemy nad przewodnikiem o Zanussim. Jest to ta sama reakcja. Znaczy, co ciekawego jeszcze dzisiaj można o Wajdzie powiedzieć? My napisaliśmy na ostatniej stronie tej książki na układce: mówimy Wajda, a myślimy mistrz, klasyk, twórca narodowy. I chciałam na początek was wszystkich zapytać, czy żeśmy przesadzili z tym zdaniem, że mówimy Wajda, a ta myśl, która nam się pojawia, to jest właśnie myśl o tym, że to jest właśnie twórca narodowy, to jest klasyk, to jest ikona kina polskiego. Panie profesorze. Tak. A tak jest traktowane rzeczywiście. Już parę lat temu był taki plebiscyt czy ranking polityki na najbardziej wpływowych Polaków, czy takich ważnych Polaków. Ja tam zajął drugie miejsce, z tego co pamiętam, za kardynałem Dziwiszem. Nie wiem, czy ci, znaczy wiem, że nie cieszy go to towarzystwo, w związku z tym nie wspominał o tym jakoś nigdy i może nadmiernie nie jest do tego przywiązany, ale proszę sobie wyobrazić, no życie ze świadomością takiego bycia numer dwa w rankingu Polaków, to nie jest takie proste. To na obronę naszego bohatera chciałem na początek. Paulino. Tak sobie myślę, że pewnie gdyby w tej chwili, dokładnie teraz ten ranking był prowadzony, ta sytuacja mogła wyglądać troszeczkę inaczej, bo też zauważmy, że... To na pierwszym? A nie, to nie będę wskazywała typu, tylko raczej znam się nad tym statusem obecnym rzeczywiście Andrzeja Wajdy, bo chyba fajnie zauważyć też, że jednak ten przewodnik krytyki politycznej po Wajdzie, mimo że jakoś nie budzi we mnie sprzeciwu samo to podstawowe rozpoznanie, że Wajda w 1961 roku jest traktowany właśnie przez niego jako wielki twórca narodowy, jako wręcz taki założyciel powiedzmy polskiego kina, właściwie. Zwróćmy uwagę, że tu trudno jest mówić o jakichkolwiek najważniejszych nurtach w historii polskiego kina, czy wręcz, jak chcą niektórzy historycy filmu, wręcz w takim momencie narodzin polskiego kina, jak do pewnego stopnia miała być polska szkoła filmowa, bez Wajdy, co więcej bez Wajdy umieszczonego jako wręcz ten pierwszy, tak? To samo będzie z kinem moralnego niepokoju, co już może się wydawać wyjątkowo jakby takie trudne i niewygodne, jeżeli przyjmiemy, że kino moralnego niepokoju było przede wszystkim taką formacją młodych, tak? Wtedy jeszcze ten status Wajdy jest taki ciekawszy bywa, więc oczywiście jasne, że trzeba byłoby to pojęcie jakoś weryfikować, ale też mi się wydaje, że jest to jednak głos już pewnej dyskusji, która od kilku lat gdzieś tam zaczyna się toczyć, tak? Znaczy, chociażby, nie wiem, właśnie Demirski, prawda? Jednak gdzieś ta pozycja Wajdy zaczęła być już stopniowo chyba weryfikowana, być może nawet mniej w odniesieniu do konkretnych jego filmów, zwłaszcza tych dzieł, które realizował przed 1989 rokiem, a może trochę bardziej pod kątem w ogóle jego statusu w polskiej kinematografii po 1989 roku, czy w ogóle w polskiej kulturze po prostu. I wydaje mi się, że tam przewodnik się akurat w tę dyskusję bardzo ciekawie wpisuje, wręcz miejscami bardzo dosłownie. Tak, rzeczywiście nawet cytujemy tutaj wspomniany spektakl Strzemki Demirskiego, był sobie Andrzej, 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 Andrzej. Znaczy, no tak, no, czy przesadziliśmy, no, ja akurat te słowa pisałem, więc jest takie pytanie, czy ja przesadziłem. No, wydaje mi się, że nie, no, jest to rzeczywiście tak, że Wajda jest takim twórcą, który byśmy mieli po prostu wskazać jednego twórcę, który jest takim reprezentantem polskiego kina, który się od razu kojarzy z polskim kinem, to każdy właśnie odpowiada Wajda. No, na całym świecie trudno znaleźć filmowca, który by, nie wiem, nie widział Popiołu i Diamentu.
jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z Jankiem Simonem, który ma taki projekt zrealizowania remake Popiołu i Diamentu w Nollywood, żeby nigeryjski reżyser zrealizował remake Popiołu i Diamentu tam. Ja mówię, że on rozmawiał z różnymi nigeryjskimi reżyserami, ten, którego wybrał, znał Wajdę, no bo uczył się w szkole filmowej w Pune w Indiach. No i tam Wajda był jednym z podstawowych punktów odniesienia, na których oni się uczyli kina, bo ta szkoła była taka bardzo zaangażowana i bardzo antybollywoodzka. No więc czymkolwiek nie jest, na świecie ten Wajda jest rozpoznawalny, on jest kojarzony z Polską, więc wydaje mi się, że on jest twórcą narodowym w tym sensie, że trudno wyobrazić sobie jakąś taką próbę dyskusji z polskością, która odbywałaby się w kulturze wizualnej, która dzisiaj nie odnosiłaby się jakoś do Wajdy, która jakoś w ten taki agon poetycki z tym, co stworzył Andrzej Wajda, nie wchodziła. No i też dlatego, jak sądzę, jest to twórca, którego warto czytać i nie warto go ustawiać w takim muzeum. On jak gdyby jest trochę tak traktowany jako taki, prawda, twórca, który już swoje zrobił, ma swoje miejsce w klasyce polskiego kina, jest zresztą jednym z najbardziej wpływowych Polaków, kawalerem Orderu Orła Białego, byłym senatorem, nie wiem, czy jest honorowym obywatelem Krakowa, ale jak nie jest, to pewnie prędzej czy później będzie, i tak dalej. Chcieliśmy wszyscy obrazy tej książki pokazać, że to jest twórca żywy, z którym można się czasami bardzo ciekawie, bardzo ostro pospierać, ale który cały czas ma coś nam o naszej wspólnocie do powiedzenia, co jest też no dzisiaj dla nas, dla ludzi urodzonych w latach 80. Też interesujące, nawet w tych filmach starszych, a może nawet bardziej w nich niż tych, które kręci dzisiaj. Chciałbym przejść od razu do tego filmu, który kręci dzisiaj, czyli do Wałęsy. Zastanawiam się nad tym teraz, jak mówić o filmie, który właśnie wchodzi w piątek do kina, tak jak dziesiątki innych filmów, ale stworzony jest film o ikonie, który stworzony jest przez ikonę w zasadzie. Pan profesor robił wywiad z Andrzejem Wajdą do ostatniego numeru kina i tam Andrzej Wajda mówi, że chciałby, żeby ten jego film był oglądany jako taka kolejna część właśnie cyklu Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza. I pan temu zadaje pytanie, to jest taki w zasadzie, więc ma być taki Wałęsa robiony przez Wajdę, znaczy, że tutaj od razu ustawiamy ten taki od Sweliniego to jest. I zastanawiam się, czy jak my dzisiaj możemy w ogóle, jak mówimy o Wałęsie, jak oglądamy ten film, jak natychmiast ustawiamy sobie odbiór, myśląc o tej i o tym, że właśnie o micie Solidarności opowiada mit tak naprawdę polskiego kina. Czy jak państwo oglądacie Wałęsę, to tak o tym myślicie? Czy da się w ogóle od tego uciec? Czy w ogóle Wajda, tutaj też piszemy, że chcielibyśmy uratować Wajdę przed Wajdą. Czy da się w ogóle w taki sposób oglądać Wajdę bez Wajdy? Przyznaję, że nie wiem. Jeden z mnóstwo zaciekawiało mnie fragmentów tej książki podczas lektury, a jedno z takich zdań, które mnie bardzo zaskoczyły i nad którymi długo się zastanawiałem, ciekawe zdanie z artykułu pana Kruka, młodego filmoznawcy, gdzie w wieku moich dzieci albo młodszego, który pisze: dzisiejsi młodzi widzowie doświadczyli rewersu niepokoju, kina moralnego niepokoju. Czyli jak gdyby dla mnie, prawda, widzów mojego pokolenia, starszych, trochę młodszych, to były filmy żywe, bo one były w zgodzie z naszą wrażliwością. Im chodziło o coś tego samego, co nam widzą. Tworzyliśmy pewną wspólnotę nadawczo-odbiorczą, jak się to mówi, z autorami tych filmów. Życzyliśmy sobie, żeby one zadziałały jeszcze lepiej, najlepiej jak można. No jakoś zadziałały. A teraz jest oto odbiorca, który mówi, no tak, ale myśmy doświadczyli skutków tego, jako uczniowie w czasie... Nie tylko, nawet nie. On mówi, że na nas eksperymenty robił pan Giertych jako minister, który był skutkiem tych rządów. To był skutek tego całego procesu. Rzeczywiście to jest inna perspektywa. Ją trzeba brać pod uwagę. Nawet zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba ją brać pod uwagę bardziej, bo to są prawdziwi widzowie kinowi. Natomiast ja, jeśli pani o to pyta, nie jestem w stanie wyzbyć się swojej perspektywy. Dla mnie Wajda to jest artysta wywrotowy, to jest artysta
eksperymentujący, żywy, wyróżniający się na tle kina swojego czasu tak bardzo, że był jednym z tych artystów, których sobie wybrałem jako młody człowiek, widz jego filmów. Wychowałem się jako licealista na Popiołach, nie udanych, ale i tak to było coś, co żyło w człowieku. No a potem, jak on zrobił tę serię od Wszystko na sprzedaż, przez Wesele, pięknie napisał zdanie, Kubie, wrócimy na pewno do tego, o Weselu jako takim problemie, z którym trzeba dalej sobie radzić, z którym trzeba coś robić. Właśnie Wesele, no pamiętajmy, że to jest Wesele Wyspiańskiego oczywiście, ale tak odczytane przez Wajle, że już bez tych obrazów się nie da obyć. Ziemia obiecana, Człowiek z marmuru, tego zabrakło chyba w książce. Jakoś tego Człowieka z marmuru w ogóle, jakby Radziwiłłowicz chyba nie bada tutaj, nie mówi się o tym. Może to jest zbyt oczywiste dla was, czy jednoznaczne odczytanie, chyba nie. I tak dalej, no to był ktoś, na kogo warto stawiać. A nie wiem, jakbym dzisiaj reagował, jakbym miał 20 parę lat i bym chodził właśnie znowu ten Wajda, znowu ten Wałęsa, dajcie spokój już z tym. Znaczy mi się zdaje, że on się wybronił jakoś, że to jest film znacznie żywszy niż można się było obawiać, ale rozumiem, że to jest perspektywa zupełnie inna, którą trudno mi sobie wyobrazić i dlatego wolałbym, znaczy ja już jako widz nie spuszczam, czy nie obniżam mu poprzeczki, prawda? To jest dla mnie autor tak wspaniałych filmów jak Wesele, jak Ziemia obiecana, jak Człowiek z marmuru, Panny z wilka, Danton i oczekuję ciągle od niego, że będzie robił takie filmy. No ale z drugiej strony wiadomo, że reżyseria to jest zawód młodych. Orson Welles, mówiliśmy o Antonionim, no rzadko się zdarza, żeby reżyser 87-letni jeszcze pracował. A cóż dopiero jeszcze robił filmy na poziomie swoich najwybitniejszych. Także patrzmy realnie też na rzeczy. A pan ma też cały czas kontakt jednak z młodymi widzami, ze studentami, którzy nie mają jakieś 25 lat mniej więcej. Nawet mniej czasem. I to są studenci, którzy zapewne znają tego zupełnie innego Wajdę. Jak wygląda ta rozmowa? Jak wygląda? Czy ma pan takie poczucie, że pan musi ich przekonać do tego, żeby na przykład obejrzeli tego starszego Wajdę? No, niby muszą, bo to jest do egzaminu. Opowiadałem przed chwilą taką anegdotę z tego lutego, sesji zimowej, kiedy skończyłem właśnie semestralny kurs i Kino Polskie po 1981 roku, takiego się ułożyliśmy i to było takie konwersatorium. Kontakt wydawał się dość żywy, 40-paroosobowa grupa, więc duża, tak 10 osób. No ale był taki chłopak, który miał tak zwany inteligentny wygląd, tak sympatycznie wyglądał. I tak mu chciałem podciągnąć, dostał bronił prac, znaczy pisali pracę i pierwsze pytanie było wokół tej pracy, a drugie tak ja zadawałem. No i dobrze. A drugie zadałem coś, późny Wajda, ten po 81 roku wobec tego mojego Wajdy. I on tak usiadł zasadniczo i powiedział, bardzo przepraszam, ja wiem, że to jest egzamin, ale ja mam jednak taką zasadę, że o Wajdy się nie będę rozmawiał. Nie znoszę tego. No więc trochę tak. No, muszę powiedzieć, że pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Nie opowiedziałem tego panu Andrzejowi, bo myślę, że się zmartwił. I jest to problem rzeczywiście. Znaczy ja powiedziałem, wie pan co, ja panu daję dostatecznie, pan idzie. Zdenerwowało mnie to. Ale ja to rozumiem. To znaczy ja rozumiem, że oni, rozumiem ich gusty, ich potrzeby. Kinem się nasiąka swoim, wybiera się swoje, prawda? Pewien typ estetyki, który jest związany ze swoim czasem. Wydawało mi się naiwnie do pewnego czasu, że Wajda jakoś nadąża, ale potem przestał rzeczywiście. No i widzę, że Katyn, pewnie też ten Wałęsa, już nie mówiąc o zemście, chyba niestety panu Tadeuszu, którego osobiście uwielbiam, także w postaci filmu Wajdy, to już nie jest ich estetyka. No nie staram się ich do tego namawiać, natomiast
zdaje sprawę ze swojego odbiorcy. Ja powiem szczerze, że trochę się czuję, tak, otrzymam lekki dyskomfort, bo miałam nadzieję, że akurat tym ostatnim filmem Wajdy zajmiemy się pod koniec, jak już najpierw sobie trochę rozpoznamy grunt, trochę się od tego samego Wajdę pospieramy i może też trochę z Wajdą, tak? Bo też wydaje mi się bardzo ciekawe, tutaj w momencie Kuba mówił właśnie o tym sporze z Wajdą, tak? Bardzo ciekawe pytanie to w ogóle, na ile można się z Wajdą poprzez jego filmy wspierać, tak? Znaczy właśnie na ile rzeczywiście trochę zmonumentalizowany status nam pozwala w ogóle na takie wejście, bardziej krytyczne wejście w te filmy, ale jeżeli już rzeczywiście... Ja się wytłumaczę, czemu ten Wałęsa tak od razu, bo właśnie trochę z takiego poczucia, że ten Wajda, którego dzisiaj rozpoznajemy, na przykład rozpoznają kolejne pokolenia, to jest ten, którego one dzisiaj widzą na przykład w kinie i ten, który jest odbierany z całym bagażem. Więc zastanawiam się, jak go odbieramy dzisiaj z całym bagażem, a o ten bagaż, mam nadzieję, jeszcze się pokłócimy. Więc rzeczywiście, gdybym miała taką, może rzeczywiście będę miała to przynajmniej za sobą, to też jest jakiś rodzaj ulgi w dalszej rozmowie, kiedy będę mogła wypowiedzieć jakiś... Bo inna sprawa rzeczywiście z dużym zaskoczeniem w kinie stwierdziłam, że rzeczywiście jakoś w sumie intensywnie ten film przeżyłam. Tak? Znaczy, szczerze mówiąc, właśnie po ostatnich filmach Wajdy jakoś się tego nie spodziewałam i raczej szłam tak zupełnie na chłodno. Być może nawet z, pewnie nie zdradzam tutaj niczego szczególnego, z jakąś tam przygotowaną z góry odbiorem. To się w końcu zdarza dość powszechnie. I rzeczywiście na takim poziomie czysto emocjonalnym zostałam nieco zaskoczona i co więcej w taki sposób, który troszeczkę umożliwił mi też spojrzenie na tą klasyczną twórczość Wajdy, bo zaczęłam się tak naprawdę zastanawiać przy tym filmie, jak on to robi. To znaczy, jak on to robi, jak on i czy on nawiązuje rzeczywiście jakiś rodzaj relacji z widzem, jeśli tak, to na jakiej zasadzie. Bo rzeczywiście tutaj pan profesor jest w tej sytuacji, w której może mówić jakby o Wajdzie taki zupełnie podwójnie na zasadzie takiego swojego doświadczenia jako widza nieprofesjonalnego, prawda, dla którego to są jakby pierwsze doświadczenia filmowe, pierwszy kontakt z bardzo ważnymi filmami polskimi. Z drugiej strony z takiej perspektywy historyka filmu. Ja mam tę perspektywę jakoś tak zupełnie już przetasowaną, tak? To znaczy dla mnie tak naprawdę, gdybym miała wskazać pierwszy film, Wajdy, który widziałam jako nastolatka, to byłaby to Panna Nikt i było to wyjątkowo nieciekawe doświadczenie w tamtym momencie. Też, no to już nie wnikając, być może jeszcze będzie okazja, żeby o tym filmie porozmawiać, ale z drugiej strony z kolei no, nie da się ukryć, że kilka filmów, co najmniej kilka filmów Wajdy, to były z kolei takie filmy, na których właściwie w ogóle uczyłam się takiej refleksji historyczno-filmowej i przede wszystkim też estetycznej. Tak? Znaczy, ja rzeczywiście mam ten problem, że oglądając Popiół i Diament muszę narzucać sobie taką perspektywę historyczno-kulturową, którą nakładam gdzieś na ten film. Ona nie jest jakby dla mnie czymś oczywistym, natomiast dominuje we mnie taki odbiór bardzo zestetyzowany, tak? I dla mnie Popiół i Diament pozostaje filmem genialnym przede wszystkim na poziomie struktury narracyjnej, na poziomie, nie wiem, konstrukcji bohatera, no i oczywiście na poziomie operatorskim. Natomiast te dyskusje, które toczyły się chociażby w momencie premiery czy po premierze tego filmu, no, znam wyłącznie z pewnego, no, dość skądinąd sporego dystansu. Tak? Natomiast przy okazji tego filmu Wałęsa rzeczywiście miałam przez chwilę takie wrażenie, że jakby byłabym w stanie potencjalnie trochę lepiej na przykład zrozumieć gwałtowność sporów toczących się po premierze Popiołu i Diamentu. Tak? Dlatego, że Wajda rzeczywiście, i to ciekawe, że akurat tej umiejętności nie stracił, potrafi być strasznie okrutne, tak? Znaczy potrafi dopuszczać się swego rodzaju manipulacji, tylko chciałam, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie mówię, powiedziałem słowo manipulacja, nie mam od razu na myśli czegoś, co jest jednoznacznie negatywnie oceniane, co być może nawet nie jest do końca zaplanowanym i świadomym zabiegiem, ale to jest to pytanie, to dla kogo właściwie Wajda robi filmy? Tak? Dość takim banalnym rozpoznaniem byłoby stwierdzenie, że Wałęsa jest filmem eksportowym. To jest jasne, tak? To temu służą w dużej mierze różnego rodzaju skrótowe tablice informacyjne wskazujące najważniejsze wydarzenia historyczne, prawda, na cały kontekst, pokazujące konkretne daty. To zapewne też w dużej mierze widzowi zagranicznemu służą takie, zwłaszcza w początku filmu, bardzo moim zdaniem z takim
dość dużą jednak taką dezynwolturą i sporym nadużyciem wykorzystywane zdjęcia dokumentalne pokazujące grudzień 70 roku jako nie tylko falę protestów, ale przede wszystkim pokazujące w takiej perspektywie, jak w Polsce panował wtedy jakiś permanentny głód, tak, walka o ostatni kawałek chleba i tak dalej, co oczywiście też zapewne z perspektywy widzów zagranicznych jest troszeczkę inaczej odbierane. Ja byłam na tym filmie między innymi z moją teściową, która na samym początku filmu, widząc tę scenę, uniosła się na fotelu i wykrzyknęła, że no tak to na pewno nie było. Oczywiście pomijmy już może tak dosłowne komentarze, ale coś tutaj może jest na rzeczy. Ale tak jak mówię, to rozpoznanie jest jakoś tam oczywiste, możemy się zastanawiać, czy będzie się to udało, czy nie, tak? Już zupełnie mówiąc banalnie, czy dostanie tego Oscara, czy nie. Pewnie nie, tak? Bo takie filmy to Amerykanie sobie sami robią i nikt im takich nie musi pewnie proponować. Ale do kogo jeszcze? I rzeczywiście tu się właśnie gdzieś uruchamia ta perspektywa taka osobista, bo ja w tym momencie poczułam, że ten film jest strasznie dla mnie, tak? To znaczy strasznie właśnie dla mojego pokolenia, ze względu przede wszystkim na ścieżkę muzyczną. Nie na oczywiście tę muzykę Mykietyna, tylko przede wszystkim na wykorzystane tam piosenki. Na piosenki Proletariatu, Dezertera, Tilta, tak, Dabu nawet, z tymi wszystkimi tekstami, które z lat 90. strasznie intensywnie pamiętam, tak, które były dla mnie takim rzeczywiście bardzo istotnym jakimś, nie wiem, kontekstem, doświadczeniem, językiem, tak, który jakoś pewne rzeczy problematyzował i który się świetnie nakładał na chociażby na taką opowieść o Wałęsie, jaką przedstawiali moi rodzice. Jestem takim dzieckiem właśnie czasów Solidarności, powiedzmy. Więc takie założycielskie opowieści o tym, jak to ja, jako tam, prawda, będąc w kołysce, tudzież ucząc się chodzić, tak, a tu stan wojenny i tak dalej, i tak dalej. Ale ta figura Wałęsy była oczywiście przez moich rodziców również jakoś tam mitologizowana. Dla mnie na przykład, że też się przyznaję, oczywiście taka weryfikacja tego, kim był Wałęsa, tak, i tak dalej, była też takim doświadczeniem w perspektywie ostatnich lat dość trudnym, bo takim właśnie podkupującym parę jakichś takich, powiedzmy, trwałych przekonań. Tymczasem Wajda w Wałęsie, to właśnie na razie jeszcze pomijam to, czy co on robi z samym wizerunkiem Wałęsy, myślę, że jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Ale w jakiś sposób przesuwa tę perspektywę, tak? Znaczy każe patrzeć na tego Wałęsę nie tyle nawet z perspektywy współczesnej, tylko właśnie z tej perspektywy pierwszej połowy lat 90. Tak? Takie miałam trochę poczucie, że między innymi temu właśnie służy ta muzyka. Troszeczkę tak samo, jak kazał patrzeć na koniec II wojny światowej, na ten ostatni dzień wojny, pokazując Maćka Kałmickiego jako chłopaka z końca lat 50. Jakby wykonując takie malutkie przesunięcie, które w perspektywie odbiorczej, w perspektywie emocjonalnej może być potwornie istotne, tak? I jakoś ten odbiór może w dużej mierze naznaczać. Może na razie tyle nie powiedzieć. Ja i tak chciałam cię pociągnąć jeszcze tutaj chwilę, bo to jest bardzo ciekawe też, co mówisz o muzyce, bo mieliśmy takie, jak ja to oglądałam, to natychmiast przyszło, chodzi mi oczywiście do pokolenia 89 Marii Zmarskoczanowej, to są identyczne jakby zestawienia, więc jak wojna, to wiadomo, że idzie brygada kryzys. I dopiero potem to też Kuba Mamirek przy rozmowie z Marią Zmarskoczanowej, żeśmy doszli do tego, że to montowała Grażyna Graden, więc to rzeczywiście, która montowała pokolenie 89. I że miałam takie wrażenie, że Wajda, który opisuje pewno, to ty sama też kiedyś napisałaś, pisząc o Tataraku, że taką charakterystyczną cechą twórczości Wajdy jest jego umiejętność poruszania w filmach problemów pokoleniowych. Czy miałam wrażenie, że w pewnym momencie on jakby inicjował debatę, opisywał jakieś problemy pokoleniowe, inicjując debaty, natomiast Wałęsa to jest taka opowieść podsumowująca jakąś debatę, podsumowująca narrację pewnego pokolenia. I stąd właśnie ta muzyka, która już została, ona już się pojawiła w pokoleniu 89, w Beats of Freedom, w kilku innych miejscach. Stąd ta narracja o Danucie Wałęsowej, która dziś się pojawiła. Te wszystkie symbole, tam są, one są świetnie odhaczone. Tam jest duży długopis, tam będzie skok przez płot i tak dalej. I w tym sensie, bo chciałabym, żebyśmy też w pewnym momencie może, znaczy nie wiem, czy się ze mną Państwo zgodzicie, że jakieś takie przejście w tym miejscu, że jest i że... Ja bym chciał nawiązać do tego, co mówiła Pani Paulina na koniec, zwracając jednak uwagę, że to nie jest całkiem tak samo, prawda? Bo z Popiołem Diamentem to było jednak tak, że on opowiadał o 45 roku, ale w sensie emocjonalnym, problemowym, to się działo w 58.
czyli to było skierowane do dzisiejszego widza. I jest nawet taki jego tekst o adaptacji filmowej, gdzie tak próbując teoretyzować, on ma taką wielką intuicję i samoświadomość, co wiem z kontaktu z nim, że on jest nawiasem mówiąc, jest najsurowszym krytykiem swoich filmów. Naprawdę, może tego tak, ale nawet jest gotów to upubliczniać. Nie zawsze, nie we wszystkich okolicznościach, ale potrafi być najsłabszym krytykiem swoich filmów. Ja w tym tekście napisał, że istotą adaptacji i właściwie w ogóle twórczości filmowej, reżyserowania, jest znalezienie takiego klucza do fabuły opowiadanej w tej książce, którą się adaptuje i w ogóle w historii, którą się opowiada, żeby to było jak najważniejsze, najżywsze, najciekawsze dla współczesnego widza. Czyli musi być, nie ma sensu adaptować powieści tam XIX-wiecznej, jeśli w tej powieści nie znajdzie się jakiegoś haczyka, na którym można zawiesić współczesną programarkę. Od tego trzeba wyjść. Więc to jest jak gdyby odwrotnie. W Popielu i Diamencie, Weselu, w Ziemi Obiecanej, on znajdował te haczyki, na którym umiał zawieszać akcję o kilkanaście lat wcześniejszą w Popielu i Diamencie, czy tam o 70 lat w tamtych filmach, na współczesności. Adresował te filmy do emocjonalności współczesnej. Tutaj jest troszkę inaczej, prawda? On to jakby przesuwa do tyłu, bo opowiadając o Wałęsie żyjącej postaci, tym bardziej powinien przesuwać do dzisiejszego czasu, a tymczasem on to jak gdyby zawiesza na tym haczyku z 81 czy 9 roku, kiedy Wałęsa był przez wszystkich akceptowany. Wszyscy kochali Wałęsę, no tak, poza władzą polityczną oficjalną. No tak, ten film się kończy największym triumfem Wałęsy, czyli przemówieniem przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych. Honor, który był oddany kilku dosłownie żyjącym osobom, że wysłuchały ich od Izby Kongresu naraz, a nie kończy się, nie dociera do tego, co jakby w postaci Wałęsy jest dzisiaj dla nas jakoś tam ciekawe. No, czyli właśnie bardzo kontrowersyjnej prezydentury, tego paradoksu, że prawda, Wałęsa, przywódca robotniczy, politycznie osłania reformy niszczące właściwie klasę robotniczą w Polsce. Jakby nie zestawia tego obrazu, prawda, triumfującego Wałęsy stoczni, no, z tym, co jest dzisiaj w stoczni, co jest genialnym filmowym krajobrazem, to się dziwię, że tam nikt indziej nie kręci, bo to się prosi o kręcenie. Gliński zrobił tę nowelkę o Solidarność, prawda? Tak, to oczywiście było. No i tutaj jak gdyby jest to taki film, który właśnie mi się wydaje, że wykonuje taki ruch współczesny, no ucieka od wszelkich kontrowersji wokół Wałęsy i tak trochę cofa tą pamięć do lat 90. To jest też ciekawe, że, tak wprowadzamy tą pokoleniową perspektywę, że ja na przykład przez długi czas się raczej wychowywałem w takiej rodzinie, gdzie był czarny mit Wałęsy, gdzie tego mitu pozytywnego ja nigdy osobiście nie doświadczyłem. W latach 80. Błądziłem mówiąc, że wszyscy kochaliśmy Wałęsy. Nie, w latach 80. nic nie pamiętam jako dziecko, żeby się w ogóle o Wałęsie mówiło w domu, ale kiedy w latach 90., kiedy Wałęsa był już prezydentem, to są jakieś takie pierwsze rzeczy, które ja pamiętam z takiej swojej pamięci rodzinnej. No to moje rodzice, większość dziadków była bardzo antywałęsowska i bardzo gwałtownie była ta prezydentura odrzucana. I to są takie moje pierwsze wspomnienia o Wałęsie, nie to, co pokazuje Wajda, ale raczej ten mit czarny tej, no możemy się spierać, czy udanej, czy nie, ale w jak tym środowisku, gdzie ja się wychowałem, bardzo negatywnie postrzeganej prezydentury. Jeszcze zostając chwilę przy Wałęsie, chciałam też mówić o tym, mówiliście Państwo o tym wizerunku też Wałęsy, jaki wyłania się z tego filmu, który jednak jest, który Wajda chce. Myślę, że będzie taki moment, kiedy przekręcę Wajdę i Wałęsa na nazwiska, kiedy Wajda chce włączyć, i mówię to wprost, Wałęsę w tę trylogię dzisiaj. Czy to się udaje? Jak wygląda tutaj jaki obraz łączyć tej drogi? Kim w zasadzie jest kim jest Wajda właśnie? Kim jest Wałęsa po człowieku z marmuru, po człowieku z żelaza? Bo to jest ta właśnie część pisania jakiejś historii narodowej, która jest tematem kina Wajdy. Właśnie jaki Wałęsa, jaki ten człowiek z nadziei w tym najnowszym filmie się nam objawia? To jest ciekawe oczywiście pytanie, na ile się sprawdza, na ile nie jest tylko pomysłem takim
wolontarystycznego reżysera, dołączenie do tego filmu, obawiałem się po prostu nowego filmu biograficznego do tamtej trylogii. Myślę, że to umieszcza, ten pomysł umieszcza całą tę trylogię w nowej, znaczy kiedyś dyptyk, prawda? W nowej perspektywie, takiej trochę baśniowej, ale takiej baśni, która się jednak do pewnego stopnia spełniła, to znaczy to, co najważniejsze się udało. To, co najważniejsze się udało. Pamiętajmy, że Człowiek z marmuru, czyli pierwszy film tej serii, zaprojektowany jeszcze, wymyślony z tym tytułem w pierwszej wersji scenariusza przez właściwie Jerzego Bossaka, który był pomysłodawcą tego filmu. Nawiasem mówiąc, pan Andrzej mówi do dziś, że to jest najwybitniejszy producent, taki producent z Bożej łaski, jakiego w ogóle w życiu spotkał. Znaczy on nie zrobił, przypomnę, żadnego filmu fabularnego, mimo że do wielu aspirował, bo właśnie tak żył tym projektowaniem filmu w swoim zespole. Więc krótko mówiąc, scenariusz został opublikowany w tygodniku Kultura w 1963 roku, kiedy perspektywa zmiany tego systemu wydawała się zupełnie księżycowa, niewykonalna i jak gdyby może nawet nie było takiej perspektywy. No ale jednak była to opowieść o kimś, kto przejrzał, prawda? Kto z tego, z ofiary systemu stał się w każdym razie takim dzielnym kandydatem na jego reformatora, a już nie ofiarę. No i stopniowo ten projekt dojrzewał. W 1976 roku Wajda znakomicie uchwycił pierwszy moment, kiedy on mógł zostać zrealizowany. Jakimś cudem udało mu się ten film zrealizować, ten film powstał i on był wtedy naprawdę filmem wywrotowym. Niektórzy z Państwa, widzę, pamiętają ten moment, nieliczni, ale naprawdę to było coś takiego, że seanse Człowieka z marmuru były seansami nie do zapomnienia. Trzy lata temu, gdzieś byłem w Paryżu na takiej sesji o filmach historycznych, na którym film historia, na którym był taki węgierski, czy właściwie dzisiaj amerykański historyk filmu węgierskiego pochodzenia, ale Węgier, żyjący dziś w Stanach, Peter Keynes, który miał taki wspaniały referat. Dzięki temu, że to był Węgier mówiący po angielsku, to więcej wszystko zrozumiałem, bo angielszczyzna Anglików jest trudna. I on mówił, proszę Państwa, jeżeli ktoś nie chodził do kina i nie oglądał filmów w Polsce, na Węgrzech, w Czechosłowacji, w latach późnych 50., 60., 70., to nie wie, co to jest kino. Czym może być kino? Wtedy użył przykładu Człowieka z marmuru. Obejrzeć Człowieka z marmuru na Węgrzech w 78 roku, oni chyba z rocznym opóźnieniem oglądali, to było exciting. To było naprawdę exciting. To nie, że film lepszy, gorszy, podoba ci się, nie podoba. To jest przeżycie filmowe, bo uczestniczy się w wydarzeniu, co do którego możemy przypuszczać, że ono zmieni świat. I coś takiego moim zdaniem się stało z tym, że gdzieś to był jeden z tych kamyczków, który wymusił taką, zmienił optykę tej władzy i jakoś przybliżył ten koniec. No a teraz mamy do czynienia z filmem utrwalającym pewien stan świadomości sprzed 20 kilku lat, czyli z czymś właściwie no, takim wstecznym, ale równocześnie z czymś, kto wiesza taką czapkę królewską, wieńczącą ten przeszły proces, który się jednak dokonał. Ale jest to coś w porównaniu z tymi wczesnymi filmami, właśnie subwersywnymi, takimi mającymi słuszne i uzasadnione mniemanie o sobie, że one mogą zmienić rzeczywistość z czymś wstecznym, ale równocześnie jakoś ekonomującym, no bo w jakimś sensie ten Lech Wałęsa jest kontynuatorem postaci Birkuta i nie przypadkiem on się pojawił, może w nie najlepszej roli, ale jako ważna postać, niby epizodyczna, ale ważna, prawda, w Człowieku z żelaza. I jest logiczne, że on to wieńczy. Także to o tym przyszły historyk, który już, kiedy już wszystkie emocje opadną, bardzo wygodnie mu to będzie
opisywać jako taki logiczny ciąg. Natomiast dzisiaj jest pewien dyskomfort, pewna niestosowność w takim kontynuowaniu czy wieńczeniu tego dawnego, bardzo odważnego, no ale już do człowieka z żelaza lepiej pasuje, prawda? Bo człowiek z żelaza był nieporównanie słabszym od strony estetycznej filmem. No ale też można powiedzieć, że miał on swoje odegrał swoją rolę w popularyzacji sprawy seksualności. Czy jest właściwie tak, że Wałęsa to jest taki film, który ma odegrać swoją rolę w popularyzacji mitu solidarnościowego? Ja jeszcze tylko tak już do tego pierwszego pytania i w ogóle do tego miejsca Wałęsy w całej trylogii. Po pierwsze, oczywiście wydaje mi się, że dość istotnym błędem, takim błędem chyba wynikającym być może właśnie już z pewnego, na pewno z pewnych przekonań samego Wajdy dotyczących jego własnej pozycji, jego własnej roli też we współczesnej Polsce, a też chyba pewnego rozminięcia się z odbiorcami, ale nie właśnie w takim sensie emocjonalnym czy przekonań, ale pewnego niedocenienia intelektualnego widzów, tak? Znaczy ja odbieram pewne gesty, które mogłyby zafunkcjonować w takim porządku krytycznym czy autotematycznym, tak? Jako niestety mocno przeciążone i być może wręcz zepsute przez właśnie chociażby na przykład takie na siłę dodawanie tytułu, prawda? Jest taki zabawny moment w tekście Iwona Górzna, w tekście na dwutygodniku poświęconym temu filmowi, zwraca uwagę na to, że poza wszystkim nie dość, że jakoś drażni to takie po pewnym czasie dodawanie tego człowieka z nadziei, to jeszcze nawet jest to wyjątkowo niefortunne, tak? Pierwsze jest na granicy błędu językowego, budzi jakieś dziwaczne skojarzenia, to z beznadziei wkracza tam jakoś samo mimowolnie, tak? I cały szereg jakichś innych takich niekoniecznych chyba skojarzeń, które gdzieś tam się pojawiają. Wydaje się, że to byłoby zupełnie niepotrzebne i można byłoby swobodnie zostawić widzom jakby taką możliwość zbudowania pewnej trylogii na bazie. Zwłaszcza, że jeżeli będziemy się właśnie bardzo bronić tej tezy o trylogii, to wtedy z kolei można mieć wrażenie, że Wałęsa jest zdecydowanie spóźniony, prawda? Znaczy nie tylko co już właśnie jakby tutaj też pan profesor podkreślał, no sama perspektywa jest jakoś odwrócona. No, rzeczywiście to jest taki film, który jeśli miał być trylogią, to powinien był być zrealizowany w 89 czy 90 roku. Co więcej, no też można powiedzieć, że właściwie nic wtedy szczególnie nie stało na przeszkodzie. Przecież pozycja Wajdy była nienaruszalna i w gruncie rzeczy być może mógłby zrobić ten film. To niezdanie sprawy z tego, dlaczego się czekało tak długo i dlaczego właśnie teraz jest w tym filmie jakoś wyjątkowo uderzające. Tak? Znaczy jest jakimś takim brakiem, który mi gdzieś nie daje spokoju. A druga rzecz to jest oczywiście sama właśnie postać Wałęsy, jak on jest konstruowany, bo rzeczywiście no, można powiedzieć, że Wałęsa jest już jakoś konstruowany, czy jakoś też obecny zupełnie wprost w człowieku z żelaza. Tutaj Wajda zdecydował się znów na coś, też tak trochę mówiąc o tym takim straconym autotematyzmie, czy takim krytycznym wymiarze, też trochę odwołując się do tego przewodnika, to jest ta bardzo fajna rozmowa z Kozakiem, gdzie właśnie on bardzo mocno akcentuje, że dostrzega w polskim kinie, w historii polskiego kina, zwłaszcza właśnie tej wajdowskiej linii historii polskiego kina, takie stopniowe odchodzenie od tego, co intelektualne w bardzo szerokim sensie, tak? Również od takiego podstawowego rozpoznania, że widz myśli, tak? Że sam jest zdolny do konstruowania pewnej refleksji i to absolutnie prowadzi do tego, że w gruncie rzeczy po 89 roku właściwie nie mamy czegoś takiego, jak to tematy z polskiego kina, jak jakiś rodzaj samorefleksji, samoświadomości, że to pozostaje gdzieś być może czasami tylko u tych twórców, którzy gdzieś tam się kuszą czy o jakieś wypowiedzi teoretyczne. Wydaje mi się, że jeśli potraktujemy to jako trylogię i film Wałęsa jako zwieńczenie, strasznie wyraźnie właśnie to nam wychodzi. Tak stopniowe w kolejnych z tych filmach tracenie takiego właśnie autorefleksyjnego wymiaru. Znaczy Człowiek z marmuru to jest film niesamowicie wielopoziomowy. On ma jakby taką strukturę, w której trzeba rzeczywiście też jakby samodzielnie jakoś się poruszać i nawet jeśli tam są konstruowane pewne pomniki, pewne symbole, pewne mity, to one są też no, jednocześnie jakoś też może i dekonstruowane miejscami. Tak? Nawet chociażby właśnie sama ta figura, pomnik Birkuta, prawda? To co, jak on jest pokazywany. On się z jednej strony staje symbolem, ale z drugiej strony staje się symbolem jakoś aktywnym, takim, który jeszcze być może pozwala na jakieś przetworzenie.
Człowieku z żelaza ten proces jest jakby już spowolniony trochę, dochodzi do jakiejś takiej lekkiej, takiej właśnie hibernacji. Natomiast Wałęsa byłby tutaj rzeczywiście już takim jakby w gruncie rzeczy no, uśmierceniem pewnej pracy krytyczno-symbolicznej, która się dokonywała. Tak? I nawet samo to, że to jest ta decyzja o takim sensie mimetycznym aktorstwie Więckiewicza. Czy można powiedzieć, że to jest genialne? Oczywiście w sumie jakoś tak się przyjmuje, że to aktorstwo mimetyczne jako taka daleka wypadkowa metody Stanisławskiego wciąż jest uważana tak obiektywnie za najlepsze to aktorstwo. Tutaj się spojrzymy, co jest doceniane, za jakie role dostają aktorzy, nagrody chociażby, to zwraca uwagę, że oczywiście najbardziej cenione jest takie maksymalne dostosowanie własnego zachowania, gestu, mimiki, słowa, prawda, dykcji do odgrywanej postaci, takie daleko idące jak wyparcie się siebie, jakaś taka umiejętność wejścia rzeczywiście w takim wymiarze fizycznym. Niewątpliwie Więckiewicz to robi, tak? I jeśli potraktujemy właśnie te kryteria, to oczywiście jest to świetnie zagrane, ale to jest też symptomatyczne, tak? Że to jest właśnie tak daleko idący mimetyzm, że tu nie ma na przykład jakiejś próby rozszczelnienia tej figury Wałęsy, tylko jest taka właśnie próba absolutnie wiernego, kroczek po kroczku, prawda, słowo po słowie, tik po tiku, że tak powiem, skonstruowania właśnie takiej postaci mimetycznie pełnej. I dopiero wtedy, no, wtedy tym jawniej może się objawić jednak pewien rodzaj pustki, tak? Czy ten brak miejsca dla widza, żeby coś mógł z tym zrobić. Dopowiem tylko słowo, że Wajda w tej rozmowie akurat tłumaczy sukces autorski Więckiewicza, zwłaszcza w tej scenie wywiadu, tym, że on mówi tutaj dosłownie tekstem Wałęsy. Czyli że to jest jak gdyby tak najbardziej przy bohaterze. No, ale chyba przy tej konwencji filmu biograficznego to jest maksim, co Wajda mógł zrobić, mieć takiego aktora właśnie, bo czym innym byłby film biograficzny, którego nawet Wajda z lat 70. pewnie nie podjąłby się robić. W typie jakichś filmów, jakie robił Ken Russell, prawda? Ale to są filmy biograficzne na ogół, które się robi w 50 czy 100 lat po śmierci bohatera, zupełnie nie licząc się z ewentualnymi protestami spadkobierców. I są to fantazje takie filmowe na temat losów, postaci, które bywają pożywne i odkrywcze, artystyczne, ale chyba tutaj w tym wypadku, w tej sytuacji z żyjącym bohaterem, który kontroluje, przy tych wszystkich sporach politycznych, jakie są, był czymś nie do zrealizowania. Mamy też taki model biografii, nie wiem, no, biografia Larry'ego Flinta, Milosza Formana, czy no, czy się właśnie z najsłynniejszego przypadku obywatel Kane, gdzie może zmieniono nazwisko, ale każdy wiedział, że chodzi o, prawda, Hersta, gdzie stworzono przy żyjącej postaci bardzo ciekawą, krytyczną biografię, co kosztowało prawdopodobnie Orsona Wellesa karierę w Hollywood pewną i bardzo mu utrudniło życie w przyszłości. No ale też myślę, że Wajda miał na tyle mocną pozycję, że mógł zrobić film o Wałęsy, który jakoś dialektyzował ten wocem do tego, co mówiła Paulina. Ja bym dodał, że rzeczywiście u Wajdy w tej trylogii widać taką pracę wygaszania tego potencjału krytycznego, ale też wygaszania pewnej wizji historii, która w Człowieku z marmuru jest jeszcze bardzo dialektyczna i gdzie bardzo ciekawie przedstawiona jest ta historia Polski powojennej jako właśnie pewien dialektyczny, niejednoznaczny, ambiwalentny proces. Z jednej strony masowy awans robotników zapewniany przez robotnicze państwo, z drugiej strony bunt robotnika przeciwko robotniczemu państwu. A w Wałęsie no mamy już właśnie tylko Baśń, z chłopa król. I to jest takie właśnie spłaszczenie jednak, trudno tego tak nie odczytywać. Myślę, że my jeszcze do Wałęsy wrócimy, jak będziemy, jak też dam Państwu głos za chwilę, zadając pytania. Ale chciałabym, żebyśmy, to może wróćmy teraz do czasów przed Wałęsą. Bo to też się pojawiało w Państwa wypowiedziach, znaczy to od razu odniesienie do twórczości, bo nie da się rzeczywiście inaczej czytać, bo Wałęsy, nie czytając, nie pamiętając o twórczości Wajdy. I to, na co zwracaliście uwagę, no to właśnie odejście od tego, co intelektualne, jak odejście od pewnych narracji, odejście od takich narracji, które wywoływały jakiś temat, które były wywrotowe do takiej narracji, która jest już jakoś podsumowująca, która już jest jakoś
zaczepiona bardzo na tym co się mówi, jak się opowiada o historii. Zastanawiam się w takim razie, w którym momencie to się działo, które z tych filmów Wajdy, tych wcześniejszych, dawnych, to są te filmy dla was, dla państwa, które właśnie otwierały dyskusję, wywoływały, które dzisiaj też, gdy do nich sięgamy, wracamy, one otwierają nowe pole. Tutaj padło Wesele, myślę, że zaraz do niego też wrócimy. Tutaj pojawiają się Ziemia obiecana jako taki film. To są, ten powrót do filmów Wajdy, dawniejszych, ona otwiera jakieś nowe też pola do narracji i zastanawiam się nad dwoma rzeczami w zasadzie. Myślałabym, żebyśmy porozmawiali o tym właśnie, jakie to są też filmy, jakie to są też dla państwa filmy, a dwa, jak wygląda, gdzie jest ten moment takiego przejścia, czy jest taki moment przejścia od takich filmów, które właśnie mogły być oglądane jako te, nie wiem, poruszające, niezwykłe, jakieś takie pokazujące, że jest ogromny ferment w kinie, do tych, które, no przypuszczam, że już ja czy Kuba, jak oglądaliśmy w kinie filmy Wajdy, to raczej na wycieczkach szkolnych, raczej w trochę inny sposób. No, pan Tadeusz wielkiego fermentu w nas nie wywołuje. Ja, tak jak wspomniałem, wychowałem się w pewnym sensie na tym Wajdzie, wszedłem w ten rytm publiczności premierowej filmu Wajdy wraz z Popiołami, byłem wtedy w liceum. I to akurat był dobry moment, nie najlepszy o tyle, że to nie jest najbardziej udany film, chociaż na przykład wiem, że Rafał Marszałek uważa go za jeden z tych swoich filmów ukochanych. Ale to był rzeczywiście film wywołujący ogromną dyskusję. No, oczywiście w znacznym stopniu była zastępcza, jak to bywało z pewnostkimi dyskusjami. Chciano dyskutować no, w gruncie rzeczy o istocie, o systemie, prawda? Czego się nie dało zrobić. Nie dało się przecież takiej dyskusji publicznej toczącej się na ramach pracy, prasy, mediów. No, da się, a to się ciągnęło dwa lata. Da się w książkach. Pułkownik Załuski dodawał kolejnymi wydaniami swoich siedmiu polskich rzeków głównych. To była dyskusja zastępcza. Udawano, że rozmawia się o granicach dopuszczalności adaptowania Żeromskiego, klasyka literatury, dopisywania mu scen. Jak wiadomo, niewidomy Rafał Olbramski w ostatniej scenie to było coś dopisanego. Coś, czego nie było u Żeromskiego. To było odczytywane jako obraz możliwy, na przykład zaślepienia komunistów, którzy tworzyli ten system, urzeczenia wszelką ideologią, iść za Napoleonem, prawda, co przynosi potem tragiczne skutki. To była tego typu dyskusja. Nie można było mówić o tym wprost, ale dyskutowano i znajdowano jakiś taki dziwną przyjemność w ciągnięciu tej dyskusji o Popiołach miesiącami. Ale później, cała ta seria filmów późniejszych, ja się zgadzam, że to gdzieś wprost na pani pytanie, chyba pan napisał, że gdzieś do Downtona był ten Wajda taki gorący. No to oczywiście fantastyczny ten okres między Popiołami, czy Krajobrazem po bitwie, czy Wszystko na sprzedaż. Właśnie mi się zdaje, że Wszystko na sprzedaż było takim filmem przełomowym, bardzo osobistym, chwilami może pretensjonalnym, czy takim ekshibicjonistycznym, ale znakomitym, takim bardzo nowoczesnym na nasze warunki, gdzie reżyser otwiera się i potrafi uczynić całą konstrukcję taką własną wypowiedzią, nawiązać kontakt z widownią. Myślę, że to był spór na coś więcej niż jak czytaliśmy w tej książce o fajność, ta gra o fajność, to jednak z całą sympatią dla autora, to myślę, że warto wrócić do tych wcześniejszych możliwych odczytań. Choć na przykład opowieść o, bo czasem jednak o książkę powinniśmy zahaczać, to pożądanie Cybulskiego, ten tekst o Boże Ewakockiego, gdzie on w nowy sposób to odczytuje, poruszył mnie skądinąd.
myśmy to, znaczy ja mówię myśmy, no bo to było odbierane inaczej. To było jednak odbierane jako taka deklaracja po stronie tego, co było tracone, tego mitu, który był Cybulski, prawda? Jednak w postaci tego aktora Polska się zakochała w pewnym momencie i on tak zbierał sobie rozmaite potrzeby, przy których wszyscy mogli się zgodzić. Więc jak jest jakiś taki mit wspólnotowy, który coraz rzadziej, ale jednak czasem odżywa, to on może mieć twarz Cybulskiego. Pogrzeb Cybulskiego był czymś, myślę, jedynym zupełnie w swoim rodzaju w historii PRL-u. To był jednak ten tłum ludzi, którzy przyjechali kompletnie z własnej woli, przez nikogo, przez żadną szkołę, przez żadną organizację, przez nikogo tam nie spędzani. I ten tłum ludzi przyjechał z całej Polski do Katowic i żegnał tego człowieka, po którym płakano powszechnie. Tydzień po nim ludzie pili i płakali. Prawda? Stworzyć taki mit, być współtwórcą takiego mitu, to jest naprawdę ciężar, który trudno jest znosić. I w jakimś sensie mi się zdaje, że zdanie sprawy z tego, taki gest artysty, który próbuje coś z tym robić, mówiąc waszym językiem, przepracować właśnie, czy zdekonstruować ten mit Cybulskiego, to jakoś uwolniło Wajdę. I poprzez całą serię takich dialogów artystycznych ze swoją publicznością on miał ten okres znakomity. Nie mówimy tu jeszcze o dwóch jego dokonaniach, o których też nie ma mowy w tej książce, a które jak pisałem książkę o nim, to jakoś zdałem sobie sprawę po rozmowach z nim, po lekturze jego zapisków. On miał taki okres właśnie, tak dokładnie po Jungosku, w okolicy tego kryzysu 40 paru lat. Tak się złożyło, że on się wtedy rozwiódł, co ogromnie przeżył. To rozstanie z Beatą Tyszkiewicz, poczuł się porzucony. Ale to czasem dobrze robi artyści, mężczyźnie i artyście. Takie bycie w samotności, zostanie z sobą. To był niesłychanie taki żyzny okres w jego życiu, 69-70. I on się mierzył wtedy z takimi kilkoma wielkimi projektami. Film o Bogu, o Chrystusie, z czego wynikł w końcu film Piłat i inni. To był jakiś przełomowy jego projekt. On strasznie go z siebie wyrywał. Zadawał, jak to on, różnym scenarzystom, z czego wyszedł, pod Piłata, Głowackiego, Żegna Judaszy, Jedyńskiego, inne projekty. I w końcu ten Buchakow mu tak przypasował. To dzięki temu, że dużo czyta, ten Buchakow, wyrwanie z powieści Mistrz i Małgorzata, tego wątku Piłata, dał mu właściwie gotowy scenariusz, na czym się oparł. I to było strasznie ważne dla niego, że on zdołał w Niemczech, na obcym terenie, bezczelnie, w Norymberdze, w tych wszystkich miejscach utożsamianych z wielkością i wielkością cudzysłowu, oczywiście z takim niezasłużonym triumfem i upadkiem zasłużonym hitleryzmu, że on zdołał zrobić ten film, że jakoś on został tam w Niemczech, że udało się, prawda? W Niemczech, na tych terenach. A potem miał drugi taki wielki projekt. Miał jeszcze trzecie, już nie będę o tym mówił za dużo, bo nic z tego nie wyszło. Apokalipsiską figurę z Grotowskim chciał zrobić, zostawmy. Się nie udało, ale zrobił Biesy. Nie wiem, czy to nie jest największe jego osiągnięcie artystyczne. To jest jak w teatrze ulotne. On teraz robi dokument. Próbuje coś ocalić. W zeszłym roku chyba było czy dwa lata temu, już czas mija szybko. W zeszłym roku było takie spotkanie, jakąś tam rocznicę tego przedstawienia Biesu. Ale to było fantastyczne przedstawienie. Wspaniałe zupełnie. Byłem na nich 6 razy, co nie jestem takim znowu fanem teatru. On się zmieniał wraz z tą zmianą obsady. I to, ten jego triumf teatralny i zrobienia Piłata i innych, to go tak otworzyło, że on miał takie poczucie, że może wszystko. Szczęśliwy związek stworzył. Wszystko to razem.
uczyniło go mocnym człowiekiem. On przed tym się wahał. To bardzo dobry ten tekst jest na zakończenie pana Tomasika o tych jego obsadach, zmianach. Z tego można zrobić całą nową historię. Był znany z tego zmieniania, no to niefortunne. Urbyckiemu obiecał laurel w Smudze Cienia, potem ją daje Kondratowi. Wszyscy są speszeni, to takie rzeczy. A to niby też wtedy. Ale generalnie ten cały okres lat 70. bardzo go wzmocnił i myślę, że to jest okres jego najlepszy film. Właśnie od Między, Wszystko na sprzedaż, Weselem. No ale to do Wesela trzeba by zwrócić, bo pan Jakub tutaj proponuje. Razem zresztą z panem właśnie Kozakiem. Proponuję nowe odczytanie do Wesela. To może Kuba, jak zostałeś wywołany do odpowiedzi. Tak. Rzeczywiście wydaje mi się, że ten okres to jeden z najlepszych okresów Wajdy. Jeszcze druga połowa lat 50., kiedy właśnie powstaje Kanał, Popiół i Diament, też Lotna, który jest filmem, który ja osobiście jakoś bardzo cenię i też myślę, że tam go gdzieś tam chciał bronić przed tą taką opinią nieudanego eksperymentu, poronionego arcydzieła i tak dalej. Wydaje mi się, że z tego filmu można naprawdę dużo wyciągnąć. Ale tak, ten okres lat 70. i Wesele. Wesele, które w ogóle mnie się wydaje takim sercem filmów Wajdy. W każdym filmie Terry'ego Gilliama, takiego amerykańskiego reżysera, który też członka jest Monty Pythona, pojawia się taki element scenografii, takie ujęcie, w którym jest przedstawiany przedmiot, który jest jednocześnie mapą filmu. I ta scena, to ujęcie, no jakby można w nim dostrzec pewien schemat, diagram całego filmu. I wydaje mi się, że Wesele można czytać trochę jako taką twórczość Wajdy w pigułce, jako schemat jego filmu. I tak jak Weselu, gdzie mamy z jednej strony konfrontację z tymi widmami, które przynoszą ze sobą jakąś taką wypieraną prawdę o polskości, być może o tym, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak Polska, że jest głęboko pęknięta przez dawny podział feudalny, przez różnego rodzaju spory, wspólnota, której nie da się specjalnie zszyć, a tą taką wizją konformistycznego zapomnienia, w którym wszyscy się w końcu pogrążają w chocholim tańcu, to jest taki ruch, który polskiej wspólnoty, który Wajda cały czas bada w swoim kinie, który cały czas powraca. Jest taka słynna właśnie anegdota, którą ja też przytaczam w tej książce, że kiedy Olbryski dowiedział się, że Wajda kręci Wesele, zaproponował mu tam, prawda, rolę pana młodego, to miał powiedzieć, że po co ci to Wesele przecież już nakręciłeś wiele razy. No i to jest prawda, jeśli przyjrzymy się końcowi Popioły i Diamentu, to scena poloneza w hotelu Monopol, no to jest chocholi taniec w jakiejś nowej wersji. I kiedy patrzymy na śmierć Maćka Chełmińskiego, śmierć niby na śmietniku, co i naprawdę wszyscy dopowiadali na śmietniku historii wtedy, to się zastanawiamy, czy właśnie tutaj być może ta śmierć, ten wielki romantyczny gest nie jest lepszy niż to takie pogrążenie się w chocholim tańcu. Trochę tak jak w wierszu Władysława Broniewskiego o Rębodzie, kiedy właśnie Rębo idzie tam w tym wierszu ulicami Paryża i zastanawia się, patrząc na otaczających go ludzi, że może oni to umarli, jeżeli tam na Père Lachaise. No i tak samo, że tak naprawdę właśnie ci ludzie pogrążeni w chocholim tańcu w hotelu Monopol to umarli, a tym, co jest w jakiś sposób żywe, mocne, co jest wyrazem jakiejś takiej prawdziwie witalistycznej woli, nie chcącej podporządkować się konieczności, to jest ten gest Maćka Chełmińskiego. I wydaje mi się, że Wesele rzeczywiście dostarcza takiego klucza do twórczości Wajdy i że w samej tej twórczości chronologicznej też następuje przesunięcie od tej odwagi konfrontowania się z polskimi mitami do jakiegoś takiego pogrążenia w chocholim tańcu, który już postrzegany jest jako coś takiego radosnego, jak taki radosny wir wspólnoty ciągle powracającej do tych samych motywów, wyobrażeń, obrazów. Pan profesor pewnie się ze mną nie zgodzi, ale gdzieś ten takim symptomatycznym dla mnie obrazem jest ten polonez z pana Tadeusza, który jest właśnie takim chocholim tańcem, ale już nie przedstawianym jako jakaś tragedia, ale jako coś, co jest właśnie powrotem pewnego takiego wiecznego imaginarium polskości, które mimo tam prawda tego, że na początku mamy to i na końcu tą ramę paryską, jest tam jednak obiektem afirmacji, a nie krytycznej pracy. I tutaj dla mnie pod tym względem przełomowym filmu, tutaj zastanawialiśmy się nad tym, kiedy ten Wajda taki mocny się kończy, to jest Kronika wypadków miłosnych. Film z 85 albo 86 roku, jakoś tak. 86 miał premierę. Tak, 85 rok. Adaptacja Tadeusza Konwickiego, film o przedwojennej Wileńszczyźnie.
No i tam już właśnie wpadamy w to, co charakteryzuje gdzieś tam tego późnego Wajdy, tego pana Tadeusza, Zemsty. Mamy nostalgię, mamy taką bardzo idealizowaną wizję pewnej wiecznej polskości. Mamy przedstawienie historii wyłącznie jako wrogiego, niezdolnego nas nic nauczyć poza niszczącą przemocą żywiołu, od którego ta polska wspólnota no właśnie gdzieś by chciała uciec do jakiegoś takiego wiecznego Soplicowa. I to jest taki ruch, który mnie się osobiście jako widzowi w kinie Wajdy nie podoba, ale który też jakoś staram się zrozumieć, który też, z którym też się jakoś badzę. Zwłaszcza, że te obrazy tego wiecznego Soplicowa czasami bywają fascynujące. Jak Mieszka mówiła, że we nas pewnie tak bardzo pan Tadeusz nie napełnił dreszczem. No myślę, że i tak i nie, że z jednej strony nie, ale z drugiej strony też od strony całkiem estetycznej, no ten film w jakiś jakaś ta wizja polskości, chociaż ona się wydaje jakaś taka głupia, historyczna i tak dalej, to ona jest w jakiś sposób też niesamowicie gdzieś tam uwodząca. Ja też miałem okazję pracować w zeszłym roku przy okazji wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej takim właśnie projektem Found Footage razem z artystą wizualnym Janem Szewczykiem, gdzie robiliśmy taki właśnie gdyby film będący próbą wyciągnięcia z kina polskiego po 1989 roku takich ujęć pejzażowych. Ten projekt miał gdyby odtworzyć taki wyobrażony, idealny polski pejzaż narodowy, jaki buduje polskie kino. No i tam rzeczywiście się obficie sięgaliśmy po pana Tadeusza i rzeczywiście z tych wszystkich obrazów, które próbowały jakoś ustanawiać polski pejzaż jako pejzaż narodowy, w polskim kinie po 1989 roku no, tych mocniejszych obrazów już pan Tadeuszu nie znalazły. Byłoby trudno tutaj, bo rzeczywiście Kuba proponuje Wesele i ja chyba rzeczywiście nie chyba Wesele nigdy aż tak, może też jest kwestia tego, jak nie wiem, kiedy pierwszy raz oglądałam ten film, może też tego, że zbyt szybko jakby raczej koncentrowałam się znów na takiej analizie estetycznej, tak, na tym, jak ten cały świat jest tam skonstruowany, więc chyba mi osobiście nie wydaje się aż tak bliski, strasznie bym chciała pójść za tym filmem, któremu tak dużo uwagi poświęcił pan profesor, czyli wszystko na sprzedaż, bo to jest jakoś dla mnie z kolei film, który wyjątkowo lubię, ale mam gdzieś takie poczucie, że nawet jeśli pełna zgoda co do tego, że jest to film jakoś otwierający, to było bardzo ciekawe, cały ten kontekst też jakby prywatny, że tutaj również w życiu samego Wajdy coś istotnego się wydarzyło, co musiało mieć, co po prostu miało bardzo duży wpływ na jego twórczość, ale jednak wszystko na sprzedaż jest tutaj filmem bardzo wyjątkowym, tak? Znaczy ten rodzaj właśnie takiego obnażenia, które tam się dokonuje, takiego obnażenia dotykającego samego reżysera, dotykającego jego środowiska, dotykającego ludzi, z którymi on żyje dosłownie i tego, jak to życie jest przetworzone w samej tej materii filmu, to jest coś, co mi się wydaje dość jednak unikalne w kinie Wajdy i na pewno to dobrze określa jakiś moment przełomowy, ale ja bym się zbraniała przed uznaniem, że jest to jakiś film taki najbardziej symptomatyczny czy jakoś najważniejszy, no bo niewątpliwie jest tak, że rzeczywiście Wajdę jednak przede wszystkim kojarzymy czy identyfikujemy właśnie z jakąś wizją polskości i tutaj cały czas się zastanawiam właśnie, jak on to robi, tak? Bo dziś mam takie poczucie, że tak naprawdę Wajda właściwie w żadnym ze swoich filmów, może trochę z wyłączeniem Ziemi Obiecanej, chociaż tutaj miałabym też pewne wątpliwości, ale że w gruncie rzeczy Wajda nie mówi i nie bada procesów historycznych. Tak? Znaczy, że historia zawsze stanowi swego rodzaju tło, jakąś płaszczyznę odniesienia. Natomiast tym, co on realnie bada i co jest jakimś problemem tych filmów, to są raczej pewne postawy wobec wydarzeń, które są jakby dane i z mojej perspektywy często troszkę zbyt jednak skromnie traktowane, jeśli chodzi o taką pracę prefilmową. Tak? Znaczy, ja często mam takie wrażenie, że filmom Wajdy jakby brakuje takiego głębszego przemyślenia na takiej fazie przedscenariuszowej i scenariuszowej. Czy tak jak myślę, ja trochę takie poczucie, że Wajda często oddaje właśnie tę pracę scenarzystom i jakby bierze pewną gotową wizję, która jego jakoś najbardziej przekonuje i rzeczywiście jest w stanie wokół niej zbudować często, nie wiem, bardzo konfliktowe zderzenia właśnie pewnych postaw w swoich najlepszych filmach, robi to rzeczywiście znakomicie. Ale jeżeli właśnie weźmiemy nawet te najlepsze filmy, czyli właśnie Popiół i Diament, czy Człowieka z marmuru, czy Kanał, to za każdym razem mam to samo wrażenie, że tam są rzeczywiście świetnie pokazane to starcie pewnych postaw, to często brak w ogóle możliwości wypracowania jakiejś stabilnej postawy. To też jest ogromna umiejętność, tak? Że pokazując pewne postawy, również często głęboko wpisane w jakiś taki spektrum możliwych postaw dopuszczanych w ramach danych wyobrażeń narodowych, powiedzmy, żeby umieć jednocześnie pokazywać
słabość pewnych postaw, ich nieszczelność, to, że one się chwieją, to, że one mogą ulegać jakimś procesom ewolucyjnym, to właśnie na przykład co się dzieje z Maćkiem. To jest niezwykła umiejętność, ale jednocześnie mam wrażenie, że właśnie chociażby w Opierze i Diamencie, czy tam jest rzeczywiście postawiony jako problem, jakiś problem historyczny, nie jestem przekonana, tak? Czy tam jest dokonana jakaś analiza pewnego wydarzenia historycznego, czy pewnego, no w tym przypadku akurat ogromnego zespołu wydarzeń historycznych, tak? Czy w kanale, mi się wydaje, że właśnie nawet ten wybór przestrzeni, tak, właśnie kanału, dość dobrze nam pokazuje, że mamy tutaj do czynienia jednak przede wszystkim właśnie z tym starciem postaw. Ja tutaj absolutnie jestem daleka, bo też w tej książce jest tekst ciekawy, bym powiedziała, że być może nawet w pewnym momencie najbardziej ekstremalny, Cezarego Michalskiego, Popiół, celowo bez diament, tak, właśnie, żeby podkreślić, że zdaniem Cezarego Michalskiego nie ma tu żadnego diamentu emancypacji, jak on mówi. W pewnym momencie ten Cezary Michalski mówi o tym, że jego zdaniem w swoich najgenialniejszych filmach Wajda okazuje się doskonałym, mimetycznym oportunistą. Tam pada takie zdanie. No, wydaje mi się, że to jest jakby też wynikiem, zwłaszcza w przypadku Popiołu i Diamentu, znaczy nie chcę się jakoś posuwać za daleko, ale mam wrażenie, że tutaj paru spraw Michalski celowo nie dostrzega. Tak? Znaczy bardzo takie konsekwentne podkreślanie, że Maciej Kałmicki jest pokazywany jako człowiek, którego postawa jest nie tylko skazana na klęskę, ale wręcz zasługuje na tę klęskę, że to jest postać, za którą jakby nie kryją się w gruncie rzeczy żadne racje, że tak pokazuje go Wajda, jest tutaj, wydaje mi się, sporym nadużyciem i to z tym bym się jakoś zupełnie nie zgodziła. No ale właśnie, znaczy, tak czy inaczej wydaje mi się, że to właśnie to ścieranie postaw jest jakoś tutaj szczególnie ważne i rzeczywiście Wajdzie w takich momentach szczególnie gorących, również właśnie w gorących wymiarze tej historii społecznej przede wszystkim, udawało się prowokować pewne dyskusje właśnie przez to, że te postawy, które proponował, jakoś rzeczywiście były dla widzów, nie wiem, drażniące, były prowokujące, były bolesne, a może właśnie czasami też jakoś łagodzące w taki sposób, jak akurat był potrzebny. A rzeczywiście w którymś momencie coś się przełamuje, tak? Gdzieś jakby ta zdolność się kończy, nie wzrasta przez to jakaś właśnie zdolność takiej pogłębionej refleksji na temat samych procesów historycznych i zostajemy właśnie w takim jakimś zawieszeniu. I to jest też trochę tak, że ja mam gdzieś świadomość, że być może należałoby na przykład szukać tutaj wyjaśnień również w kontekstach czysto prywatnych, prawda? Albo może zgodzić się po prostu na to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem dość banalnym, ale no właśnie, takim właśnie, jakim jest po prostu wyczerpywanie się jakiegoś potencjału, tak? Nie chcę od razu już uderzać w takie sformułowanie, że każdy reżyser ma do wyreżyserowania określoną liczbę filmów, bo to jest oczywiście bez sensu, ale że być może rzeczywiście no, nie jest niczym niezwykłym to, że wielu największych reżyserów gdzieś w którymś momencie realizowało filmy, które są o wiele słabsze, tak? Albo które po prostu w ogóle się jakoś nie dają pomieścić, nie dają się zamknąć w tym dorobku. Tylko że tutaj ten proces trwa jakoś strasznie długo, tak? No bo jeżeli się zgodzimy, że to jest 82 rok, czyli Danton, ten ostatni, najlepszy film, no to jest 30 lat, tak? Wciąż realizowania filmów... Czy będzie zdrowia cały czas. Wciąż realizowania filmów, które jakby sam Wajda uważa za strasznie ważne, tak? I chce nam pokazać, że one są strasznie ważne. Aż trochę do zmęczenia, tak? Znaczy, że to zawsze tak powoduje, że kurczę, gdyby tak się troszkę zdystansował, to pozwoliłby nawet widzowi współczesnemu docenić wielkość wcześniejszych filmów, podczas kiedy widz musi znosić cały czas presję wielkości filmów, które tak wielkie być może nie są. Strasznie trudno jest też docenić te wcześniejsze, tak? Jakoś tak, to jest to właśnie, kiedy właśnie był Tatarek, tak? Tak się strasznie uderzyło, że Wajda chyba jakoś przesadnie samą rangę w ogóle reżysera gdzieś, nie tylko już siebie, to już nie chodzi o to, czy on siebie właśnie przecenia, nie docenia, czy jest największym krytykiem, czy właśnie przeciwnie, nie pozwala na żadną krytykę, tylko w ogóle pozycja reżysera. Także wciąż no, reżyser trochę jako wieszcz właśnie. Nie wydaje mi się, żeby to w ten sposób mogło działać, zwłaszcza, że tak jak mówię, troszkę przynajmniej mi brakuje gdzieś właśnie takiej rzeczywiście refleksji historycznej. Tak? Czy można jeszcze powiedzieć do pewnego takiego punktu, w którym tu mnóstwo pani postawia problemów, to trzeba by, nie wiem, czy zdążymy do nich się ustosunkować. Chciałbym jeszcze wrócić do Wesela, bo ja zaznaczyłem sobie taki fragment dość kluczowy z artykułu pana Jakuba Widma Wajdy, gdzie pan interpretuje słynną scenę ze Złotym Rogiem i Wernicholą. Później, ale sam mówiąc, Grzegorzewski poszedł jeszcze dalej i w swoim przedstawieniu Wesela dał tylko jedno słowo
Wernicherze grał go Bolesław Smera, czyli Jutro. Jak opowiadali mi koledzy Jerzy Ilk i Aleksander Fiut, że jak byli na premierze z Miłoszem, to on się tak wściekł, że chciał wejść na scenę i przerwać przedstawienie, że to była taka profanacja. I opowiadali, że musieli wielkiej siły użyć, żeby tego starego jednak mężczyznę, ale o wielkiej sile ducha powstrzymać, żeby nie przerwał tego przedstawienia, nie zrobił skandalu. Wajda jednak użył, dał Walczyńskiemu, dał Arturowi Błotnickiemu w roli Wernichory, zostawił te jedyne słowa spoza tekstu Wesela, czyli jeszcze Polska, ale jeszcze jednak kilka słów dialogu. Pan Jakub tutaj pisze, że wiadomo, że to jest skojarzenie, przerwienie starej postaci Wernichory mitycznej z XIX wieku na marszałka Piłsudskiego, ale nie o to chodzi. Wernichora uwaga odsłania ten wymiar spotkania z realnym, w którym skonfrontowani z nim uświadamy sobie, że wielki inny nie istnieje, w którym przeżywamy na chwilę traumatyczne doświadczenie wolności, a wraz z nim upolitycznienia, jako uświadomienia sobie możliwości, innej możliwości. To jest ciekawe bardzo, że ten wielki inny nie istnieje, musimy sobie radzić sami. To jest w istocie doświadczenie tych widm drugiego aktu Wesela, prawda? Że każda z tych postaci, przypomnę tę lekturową naszą wiedzę, że każda z tych postaci jest właściwie skonfrontowana z samą sobą, niby z mitem, jakoś z tą postacią związanych. I Wajda pierwszy, on już tego próbował w tym swoim pierwszym przedstawieniu Wesela w Starym Teatrze z 1963 roku, tam to nie całkiem wyszło. Tu w filmie zrobił wspaniale, angażując w większości tych samych aktorów, albo pokazując te rozmowy z widmami jako rozmowy z samymi sobą. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że to nie jest jedno z drugim, jak gdyby jedno drugiemu nie przeczy. Bo ten Piłsudski to nie jest taki od sobie pomysł, tylko on ma głębokie uzasadnienie. Otóż przypomnę, że dramat Wyspiańskiego z 1901 roku, za chwilkę tego użyję, tej daty, jest o takiej zbiorowej niemożności, prawda? O tym jeden z tych słynnych kwestii, które weszły do języka potocznego, to jest wiesz, kim ty mogłeś być, prawda? Wszystko mogło być inaczej. To jest o takim nie sięganiu Polaków do jakiegoś zbiorowego mitu, być może niezasłużonego, być może sztucznie nadmuchanego przez romantyków, o samych sobie. Ten dramat pokazuje, że niby jesteśmy blisko, że niby mamy dobrą wolę, poeta, intelektualista łączy się z chłopką, wszyscy zdają sobie sprawę, robią rachunki sumienia, ale nic z tego nie wychodzi, kończy się tym zbiorowym tańcem niemożności, czyli tańcem chocholim. Ale jednak w 1918 roku, czego Wyspiański zdawał się nie brać pod uwagę i nie przewidywać, no, odzyskaliśmy niepodległość. Stąd ten Piłsudski. No. Nawiasem mówiąc, tak sobie to policzyłem, czułem, że to wyjdzie i rzeczywiście to 17 lat różnicy, prawda? Wajda zrobił film w 72. No czasem wychodzą takie rzeczy. Więc no jest coś takiego, to, prawda? Więc z jednej strony owszem, to jest o pustce, o tym, że musimy, że nie ma tego kogoś my sobie wymyślili, ale równocześnie jakoś jest i my musimy sobie z tym poradzić. I pan to dobrze to uchwycił, że to jest ambiwalencja pomiędzy dziennikarzem a Stańczykiem, pomiędzy reżyserem a aktorem. Ten reżyser jest mniejszy, prawda? On jest jak gdyby Stańczykiem wobec wielkiego aktora, za którego mitem goni. Jeśli powiemy o panu Tadeuszu, zgadzam się, że to jest w pewnym sensie że to jest rozczarowujące, że ten taniec, który kiedyś był głęboko, szyderczo, boleśnie, prześmiewczy, stał się teraz tańcem takim pochwalnym, czy takim uspokajającym, utwierdzającym nas w takiej
troszkę sentymentalnie, a więc tandetnie rozumianej polskości. Ale przypomnę, że to wszystko się dzieje w ramach pewnej konstrukcji, w której ten poeta czyta to wszystko tym zdegradowanym swoim widzom i my możemy z tym zrobić, co chcemy. To znaczy, możemy się temu przyjrzeć jako pewnej konstrukcji, która nas usypia, tak jak uśpiła tamtego podkomorzego, zdaje się, Trele wśród publiczności słuchającej poety. Mamy z tym, co my z tym zrobimy, to do nas należy. On pokazuje i w pewnym sensie im ta baśń jest piękniejsza, tym prawdziwsze jest to tumanienie. No, to znaczy im piękniejszy jest mit, tym bardziej on usypia, ale do nas należy, żeby dostrzec też, że tam w środku tego wszystkiego jest mnóstwo głupoty i tych wszystkich cech, które skłaniają tych jednych do najeżdżania drugich, do mordowania się wzajemnego i tak dalej. On to zrobił w pewnym sensie dla przyjemności, ale nie zapominajmy, że to jest konstrukcja, która ma pewien sens. Także i w tym ja też bronię swojego odbioru, bo nie broniłbym tego, gdyby mi się nie podobało. Ale mi się pan Tadeusz akurat podobał. To może oddam państwu głos. Czy są pytania? Widzę, że już są pytania albo komentarze. To tyle jest problemów, że może tylko na kilka spraw. Ale zacznę od jednego. Rozczuliłem się, słysząc piękne słowa, że nie bada procesów historycznych. Jest coś pięknego dla mnie, bo sobie przypomniałem, że w 1953 roku był taki temat na maturze. Wtedy jeszcze nie byłem maturzystą. Powiedz, co myślisz o wątkach w Kawalerze Złotej Gwiazdy. Bo państwo są tacy młodzi, że być może nie pamiętają w ogóle, coś takiego było. I pamiętam, że moja koleżanka wyszła na 15 minut. Mówi: Andrzej, opowiedz mi, akurat byłem świeżo taki napalony na te wszystkie nowoczesności i je opowiedziałem do starty. I właśnie ten film spełniał kryteria, o których pani mówi. Nie, ja nie oczekuję, że będzie film badał procesy. Ja oczekuję czego innego. Że on pobudzi nas, pokaże nam to, co nas interesuje, co nas denerwuje, i da nam szansę zobaczenia inaczej tego wszystkiego, co wokół nas jest. Ja jestem zdziwiony, że państwo nie nawiązali w kontekście Wałęsy do Dantona. Ja oglądałem ten film w gronie cudzoziemców, gdzie na sali było... Wałęsy czy Dantona? Dantona. Gdzie na sali było 500 osób i to różnej narodowości. Był to film, który zrobił na nich ogromne wrażenie. Otóż mnie się wydaje, że Wałęsa w tej chwili, że Wajda jest niejako epigonem Wajdy. Ale to nie może mieć do niego pretensji. Raczej powinien wiedzieć, że on jeszcze do tej pory coś próbuje zrobić. A jemu tej pary zabrakło. Dlaczego? No on już po prostu chciał zrobić jakąś laurkę. A jak wiemy wszyscy, laurki się nie da zrobić takiej, żeby ludziom się podobała. Musi być coś krwistego, konkretnego i takiego zadziornego. I ostatnia sprawa. Wydaje mi się, że dlaczego film Popiół i Diament zrobił takie wrażenie? Proszę państwa, tutaj jesteście wszyscy młodzi. To jest w ogóle trudno powiedzieć, ale kiedy ten film się ukazał, to nie tylko chodziło o tą samą treść, akcję, ale to była prawdziwa historia naszych starszych kolegów, niektórych braci, którzy wyszli z lasu i nie wiedzieli, czy wyjść i się do tej rzeczywistości dopasować, czy zostać. Każdy wokół siebie miał przynajmniej kogoś jednego znajomego, który miał te same problemy, co Maciek. Natomiast to, pan bardzo ładnie powiedział, że to miało być symbolem tego świetnika historii. Ale ja uważam, że Wajda poszedł za daleko, bo dla mnie to było takim pokazaniem, że ten nowy ustrój dobił tego młodego chłopaka, który szukał tej swojej drogi. I ja powiem szczerze, że do dzisiaj mam o to do Wajdy pretensje. Ja bym tego nigdy nie odpuściłem, bo uważam, że to było za daleko. Natomiast Wajda towarzyszył mi całe życie. I to, kiedy on
Ekskwicz jako, no pokazuje po prostu to, co się dzieje w tym środowisku artystycznym. Poszedł na całego. I to było też ciekawe. Dlatego my jesteśmy tutaj, bo po prostu on, ten Wajda, jest nasz. Taki jest, jak i my. Dziękuję bardzo. Czy są inne komentarze, pytania? Jeszcze wracając do tego, co mówiliśmy o Wajdzie jako takim pisarzu, może zapisywaczu naszej historii, chciałbym zacytować w ogóle samego Wajdę, który mówi tak. Nie tworzyłem na ekranie wielkich historycznych postaci, nie opowiadałem o bitwach, o szablach. Opowiadałem zawsze o zwykłych ludziach, o tym, co im się przydarzało. Tyle tylko, że ci zwykli ludzie byli zawsze w historii wpleceni. Historia, czyli tego chcieli czy nie, miała wpływ na ich losy, rodziła ich dramaty itd., itd. Wydaje mi się, że to też gdzieś tutaj zauważamy, że ci bohaterowie, oni też nas w jakiś sposób cały czas wzruszają, intrygują, że mam wrażenie, że to, że Wajda tak wiele lat już opisuje te postaci jakoś w historię wplecione, że też, to też jest narracja jakaś taka filmowa, że w filmie ten bohater musi być, jest ważny i że on jednak jest, to nasze spotkanie zatytułowaliśmy Wajda architekt naszej wyobraźni, że on jednak w jakiś sposób tworzy tę naszą wyobraźnię, że my przez niego czytamy wiele rzeczy. Dzisiaj już czytamy Wajdę przez Wajdę, ale wydaje mi się, że to otwiera cały czas masę nowych tropów, tematów i że ten Wajda czytany przez Wajdę, ten Wajda ratowany przed Wajdą, to nadal będzie coś, co jakoś będzie inspirujące. Ja bardzo Państwu chciałam podziękować. Zapraszam jeszcze na pewno do rozmów kuluarowych. Bardzo się cieszę, że żeśmy się, bardzo dziękuję też Kubie, że jakoś nas przekonał, mnie przekonał też do tego, żebyśmy się zmierzyli z tym Wajdą w tej książce. Czeka nam efekt naszego kolejnego zmierzenia z Zanussim. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i zachęcam do oglądania Wajdy.